Siema wam wszystkim, cześć, witajcie. Jakiś czas temu padło pytanie w komentarzach na temat ADR-ów, więc dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, pytanko na temat ADR-ów było proste. Czy warto je robić? Kiedy? Po co i dlaczego? Moje zdanie może być odmienne do waszego, ale ja osobiście uważam, że do czego tak na dobrą sprawę potrzebne są ADR-y. Ja osobiście miałem już kiedyś ADR-y, miałem, używałem, nawet kilka razy mi się zdarzyło. ADR-y miałem dlatego, że u mnie szef w takiej jednej firmie, jak pracowałem, stwierdził, że te ADR-y mi się przydadzą, że wciągamy troszeczkę na firmie ADR-ów, więc warto by było je mieć. Wysłał mnie na kurs, który zrobiłem. Szef pokrył koszta i ADR-y sobie ciągałem. I teraz odnosząc się do waszego pytania o ADR-y. Jeżeli wy planujecie jeździć na ADR-ach, macie ustawioną robotę, powiedzmy dzwoniliście do pana dzisiaj, on mówi dobra, za miesiąc będzie auto, przychodzicie, będziecie ciągać ADR-y. Czy podstawowe, czy te rozszerzone, ja już tam nawet nie pamiętam, jak to się na to mówi. W każdym bądź razie chodzi o te ADR-y. Albo na cysterny, albo tylko na beczki. No jak ktoś tam chce, to niech się wczyta, będzie wiedział, o co chodzi. Ogólnie zarys jest taki, że ADR-ów mamy dwa rodzaje, znaczy tam więcej jest rodzajów, ale można je podzielić na dwa rodzaje, czyli pierwszy rodzaj to taki podstawowy rodzaj ADR-ów i tam się na przykład ciąga bańki 1000 litrów, takie zbiorniki na naczepie, albo ten ADR rozszerzony, czyli można ciągać gaz, paliwo, substancje bardzo niebezpieczne. I to jest na cysternach na przykład można ciągać, to jest rozszerzony ADR. Znaczy ja tak to nazywam, one tam chyba mają jedynkę, dwójkę, takie jakieś tam symbole. No i do tego jeszcze różnego rodzaju kursy tankowania i tak dalej. No ale mniejsza o to. Podstawowy ADR zrobił mi szef, bo uważał, że będzie potrzebny i faktycznie w tej firmie, co pracowałem, był potrzebny. Ale ja osobiście, prywatnie, nie robiłbym sobie tego ADR-u wtedy i w ogóle teraz chyba też nie. Pod warunkiem, że nie miałbym przygotowanej roboty. Chodzi mi o to, że jeżeli chcecie jeździć na ADR-ach i możecie sobie taką robotę znaleźć, pracę, to warto wtedy zrobić, bo wtedy macie dodatkowe doświadczenie. Ale po to, żeby później przyjść do pracy i mieć, wiecie, jako młody ADR-y, według mnie to mija się z celem, ponieważ ADR-y są na chyba 5 lat czy 4 i trzeba je odnawiać, a jeżeli mamy uprawnienia na przewóz rzeczy, dajmy na to, no to wiemy, że czy na 7, czy na 12, czy na wywrot, czy na czymkolwiek będą nam potrzebne. A znowu ADR-y w ciężarówce, jeżeli już używamy ich podczas jazdy, aż tak bardzo potrzebne nie są, procentowo, w sensie, że jeżdżą ADR-y po drodze, ale prawdopodobieństwo, że wy na początku dostaniecie robotę na ADR-y jest nie aż tak duże, żeby nie powiedzieć, że znikome, bo istnieje szansa, ale według mnie nie jest aż na tyle duże, żeby warto było sobie tym głowę zawracać. Więc, jeżeli miałbym odpowiedzieć krótko na wasze pytanie odnośnie ADR-ów, nie, ja sobie bym ich nie robił, jeżeli nie miałbym tematu ustawionego względem pracy. Jeżeli miałbym jakąś pracę na ADR-y, to wtedy jak najbardziej. I tak to wygląda z mojej perspektywy. Niestety. Także, wracając do tematu ADR-y, tak, jeżeli macie przygotowaną pod nie robotę. Jeżeli nie macie pod ADR-y roboty przygotowanej, według mnie nie warto. Szybko, zwięźle i na temat przedstawiłem sytuację.